Golf był zupełnie przypadkowo. Ja mieszkałem w Liverpoolu przez 6 lat obok pola golfowego, takiego bardzo znanego pola golfowego, tak jak mówiłem wcześniej, porównując go do największych aren piłkarskich, Santiago Bernabeu, czy Anfield Road, czy San Siro, stadion w Milanie. I nigdy się nie dałem namówić. Miałem mnóstwo zaproszeń, przyjść na golfa, zobacz jak to wygląda. Nigdy po prostu nie ciągnęło. Nie miałem tego w ogóle we krwi, tak jak to wielu ma Anglików czy Szkotów. Natomiast wyjeżdżając z Anglii, znalazłem kij golfowy u siebie w ogrodzie. Przypadkowo, nie wiem, to pewnie poprzedniego właściciela. I zacząłem odbijać z nudów jakieś kartki papierów zwinięte w kulkę. I mój ogrodnik przyszedł i mówi: A, to ja nie wiedziałem, że ty grasz w golfa. Ja mówię, nie gram. On mówi, jak nie grasz, jak masz dosyć ciekawy ten zamach, tak? Ten swing, tak to się nazywa. Ja mówię, nigdy nie grałem. A chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda? No i ja pojechałem z nim, zobaczyłem, jak to wygląda. Piękna natura, okoliczności przyrody super. Czterech zawodników, bo się gra po czterech zawodników. I to mi dało tak dużo do myślenia, że to jest obiekt, gdzie ja chcę, bo ja uwielbiam chodzić, koncentrować się po parkach, gdzieś w takich zacisznych miejscach, gdzie można się przygotować do wielkich wydarzeń sportowych. I to jakby zobaczyłem ten golf, to mówię, kurde, to jest ta fajna rzecz, która powinna mi pomóc odnaleźć siebie na nowo. I jak już później pojechałem grać do Madrytu, zacząłem tam już trenować dosyć intensywnie, miałem nauczyciela swojego i wróciłem do Polski, już pochłonęła mnie ta pasja na całego. Tak, z Jurkiem się bardzo dobrze znamy już od lat. Często gramy, jak jest okazja. I szczerze mówiąc, no, zrobił bardzo duże postępy, odkąd przeszedł na tak zwaną emeryturę sportową. I teraz bardzo wkręcił się w golfa i cały czas trenuje i zrobił naprawdę duże postępy. Jest jednym z lepszych amatorskich graczy teraz w kraju. No znacie, jak ja nie grałem w golfa, to u nas i tak wszyscy grali w golfa. W szatni Liverpoolu i Steven Gerrard grał w golfa, i Michael Owen grał w golfa, i John Andriese u nas grał w golfa, i Pepe Reina grał w golfa, Jimmy Redknapp grał w golfa. Wszyscy po prostu grali w golfa. Ja nie grałem w golfa, nie, w ogóle nie dawałem jakby wiary, że to może być coś fajnego. Później jak już grałem w Realu Madryt, no to wiadomo Guti, on mnie akurat jakby wciągnął do tego golfa i pokazał mi pola golfowe w Madrycie, wokół Madrytu. On był taką moją furtką, która otwiera te pola golfowe. Sergio Ramos tam troszkę wcześniej odbijał. Wiadomo, Gareth Bale teraz, wszyscy mają mu to za złe, że więcej jest na polu golfowym niż na boisku. Natomiast najlepszy, bardzo dobrze gra Andrzej Szewczenko. Też się bardzo dobrze znamy, wiadomo z jakiego powodu. I też jest zafiksowany na golfa, także bardzo wielu sportowców, a szczególnie piłkarzy, gra w golfa. Jest to, tak jak powiedziałem, najlepsza forma takiego relaksu aktywnego, bo też trzeba mieć ten cel. To nie jest taki spacer po parku zwyczajny bez celu, a tu jest ten cel, trzeba tą piłkę wbić do golfa i to daje nam dużo jakiejś takiej koncentracji, rywalizacji i powodu do tego, że idziemy z taką otwartą myślą na to. W Polsce jest gdzieś, myślę, około 20 bardzo dobrych obiektów sportowych. Każde miasto ma, oprócz Poznania, ma pole golfowe. Niektóre mają trzy, tak jak Trójmiasto, Warszawa albo Wrocław ma dwa pola golfowe. Ten sport się rozwija. Na Śląsku też są trzy pola golfowe, w Krakowie dwa. Ten sport się rozwija, ale w dalszym ciągu. Jest to sport, gdzie no nie mamy takich tradycji golfowych jak w innych krajach w Europie czy na świecie, więc cały czas trzeba ludziom pokazywać, można pokazywać, przypominać im, pokazywać, że nie jest to sport burżuazyjny dla bogatych ludzi, że jest to sport naprawdę dużo tańszy niż nam się wydaje. Jest tańszy niż narty na pewno, jest tańszy niż tenis, a też daje dużo, dużo przyjemności i można naprawdę z tego czerpać ogromną radość. Tak naprawdę to pierwsza lekcja z trenerem gdzieś przy najbliższym polu, żeby po prostu zacząć spróbować swoich sił. I ja tak naprawdę dużo trenowałem też w ogródku jako młody zawodnik. Z tatą codziennie na ogródku do 50 metrów takie strzały sobie ćwiczyłem. No i potem jak złapałem bakcyla, no to złapałem jakiegoś właśnie trenera, jakieś obozy golfowe, szkółki. No i tak poszło, ale tak naprawdę to nie jest taka droga sprawa, bo kije można kupić nawet za 200-300 zł i one służą przez 2-3 lata, więc naprawdę dużo tańsze niż na przykład narciarstwo. Tak jak w skokach mieliśmy Adama Małysza, w piłce nożnej kiedyś Jurka Dudka, także ważne też było, żeby w golfie mieć taką gwiazdę golfową na europejskiej czy światowej arenie, która też zwróci uwagę młodym adeptom tego sportu.